żywność modyfikowana genetycznie, czyli wyprodukowana z użyciem organizmów modyfikowanych genetycznie, jest dziś wszechobecna. Szacuje się, że 60-70% przetworzonych pokarmów w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, zawiera w sobie przynajmniej jeden składnik modyfikowany genetycznie. 12-13, niektórzy mówią 15% światowych upraw pod względem powierzchni to uprawy modyfikowane genetycznie. Aż trudno uwierzyć, że zaczęło się to względnie niedawno, bo w latach 80. Jak to było? Za chwilę siądziemy nad pierwszym artykułem naukowym, w którym opisano roślinę modyfikowaną genetycznie. Aby zrozumieć, co stało się w 1986 roku, kiedy to opisany został pierwszy przypadek rośliny modyfikowanej genetycznie z myślą o zastosowaniu w rolnictwie, musimy cofnąć się aż do końca lat 50. To wtedy została poznana zasadnicza logika genetyki, czy też mówiąc nieco precyzyjniej, logika genetyki na poziomie cząsteczkowym, czyli genetyki molekularnej. To wtedy dowiedzieliśmy się, jak mniej więcej działa gen, jaka jest zależność pomiędzy DNA, RNA i białkami, to jednak nie pozwoliło nam od razu na modyfikowanie genetyczne organizmów. Aby to było możliwe, potrzebna była jakaś metoda, jakiś sposób na włamanie się do genomu. I te zawsze, to powtórzy się jeszcze we wszystkich późniejszych epizodach w rozwoju biotechnologii, te inspiracje zawsze pochodzą od organizmów żywych, czy też ogólnie ze świata żywego. W 1974 roku opisane zostało pierwsze modyfikowane genetycznie zwierzę. Opowiadam ten przykład w jednym z innych filmów z tej samej serii. Była to myszka modyfikowana genetycznie przy pomocy wektora, czyli takiego pośrednika genetycznego, wirusowego. Dowiedzieliśmy się bowiem na przełomie lat 60. i 70., że niektóre wirusy posiadają zdolność wklejania fragmentu swojego genomu do genomu gospodarza. W 1986, kiedy to włamaliśmy się do genomu rośliny, wykorzystaliśmy nieco inną metodę, ale też metodę występującą naturalnie w świecie przyrodniczym. Sprawdziło się więc to, co sprawdza się absolutnie zawsze w historii nauki. Badaj wszystko, przyda ci się. W tym przypadku opłaciły się badania nad roślinami, a mówiąc konkretnie nad chorobami roślin. Na przełomie lat 60. i 70., ale zwłaszcza pod koniec lat 70., botanicy i badacze chorób roślin dowiedzieli się, jak dochodzi do zakażenia bakteriami z rodzaju agrobakterium, które to zakażenia wywołują choroby niektórych roślin. To właśnie wtedy okazało się, że ta bakteria posiada właśnie taką możliwość, jaką posiadały, jak się okazało wcześniej, wirusy, włamywania się do genomu gospodarza. W przypadku tych bakterii odpowiada za to niewielki fragment genomu, niewielki element genetyczny zwany plazmidem. Za chwilkę opowiem, jak dokładnie wygląda taki plazmid i w jaki sposób działa, powiedzmy, logika plazmidu. Tak czy inaczej okazało się, że bakterie agrobakterium wysyłają swoje plazmidy do wnętrza komórek rośliny, te zaś docierają do jądra komórkowego i tam zostawiają swoją paczuszkę, wklejają się do genomu gospodarza. Można by powiedzieć bingo, kolejna metoda na to, aby włamać się do genomu, tym razem już na naszych zasadach. I ten artykuł, nad którym za chwileczkę siądziemy, wykorzystuje właśnie tę metodę. Inną od metody wirusowej, niezależną od niej, opierającą się na plazmidach. Jak wyglądała logika tego artykułu, przekonamy się już za chwilę, gdy siądziemy nad tym właśnie historycznym artykułem z 1986 roku. No to siadamy do roboty. Otóż i on, artykuł, o którym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Rośliny transgeniczne chronione przed atakiem insektów, no, owadów. Tytuł mówi wszystko, streszczenie doprecyzowuje, o co będzie chodziło w tym artykule. No zresztą no, najprościej przeczytać streszczenie i po to ono jest, żebyśmy się szybko dowiedzieli, w czym rzecz. Bakteria Bacillus thuringiensis produkuje białka, które są toksynami atakującymi rozmaite gatunki owadów. Później zostaje tam wyjaśnione, że różne szczepy tej bakterii produkują toksyny, które są szkodliwe dla konkretnych, czasami wręcz gatunków owadów. W tym przypadku będzie nam chodziło o owada z rzędu motyli, nazywającego się zawisak tytoniowy. Gąsienice zawisaka tytoniowego pożerają liście tytoniu. Cóż produkuje taka bakteria? Toksynę białkową, a więc to jest coś, co możemy od razu wyprodukować, no, gen
RNA, białko. Cóż tam się dzieje? Korzystamy w tym momencie z takiego konkretnego genu, który się nazywa BT2. I co dalej? Rośliny tytoniu transgeniczne, czyli posiadające gen kodujący toksynę BT2, syntetyzują białka, które są insektycydami, czyli zabijają insekty, co chroni je przed uszkodzeniem ze strony zawisaka tytoniowego. I tyle. Tak niewiele, ale aż tak mnóstwo, wierzcie lub nie, to jest pierwszy artykuł, w którym rzeczywiście udało się to wykazać na roślinie, która jest masowo wykorzystywana przez człowieka. No i cóż, idziemy po kolei. Jakby podstawa jest taka, mamy bakterię, Bacillus thuringiensis, która posiada gen kodujący białko, będące toksyną. I teraz jak ten gen wprowadzić do rośliny? Może by nie trzeba było wprowadzać go do rośliny. Okazuje się, że trzeba i oni się na początku skarżą, że chociaż no, znana jest ta toksyna, że jest stosowana, jest identyfikowana, były tam jakieś próby, natomiast niestety, znaczy jest ona bezpiecznym insektycydem, jest fajną, interesującą alternatywą, ale niestety jej wykorzystanie komercyjne jest ograniczone z powodu wysokich kosztów produkcji. O co chodzi z wysokimi kosztami produkcji? No zobaczcie, mamy bakterie, która produkuje tę toksynę. No więc musimy hodować te bakterie. Te toksyny jakoś trzeba wydobyć z tej bakterii. To są takie małe kryształki tych toksycznych białek. Następnie te białka, te kryształki należy jakoś, nie wiem, rozsypać, rozpryskać. Jest to powiedzmy sobie kłopotliwe. A na czym polega idea inżynierii genetycznej? No skoro bakteria potrafi produkować to białko, to dlaczego nasza roślinka nie miałaby również dokładnie tego samego białka produkować? Zwróćcie uwagę, genialna oszczędność. Po co latać samolotem nad tymi uprawami, rozpryskiwać? Połowa z tego zostaje gdzieś uniesiona, trafia na glebę, wsiąka, spływa. Gdybyśmy mogli tylko produkować to na miejscu, tam gdzie to jest potrzebne, wewnątrz komórek liścia. No bomba, prawda? Zobaczcie, ile omijamy w tym momencie problemów. W tym wypadku zostały wykorzystane tak zwane plazmidy. Plazmidy, proszę Państwa, więc zanim przeczytamy artykuł, króciutka informacja, co to właściwie są te plazmidy. A narysujmy sobie, mam już taką fajną zabawkę, to pobawmy się nią. Mamy komórkę bakteryjną, powiedzmy sobie z jakąś tam otoczką śluzową, czy białkową, czy jakąś tam mureinową. Tutaj mamy komórki gram dodatnie, czyli bez takiej mureinowej. No ale jakąś tam otoczkę zawsze to ma. I co się znajduje w środku? Znajduje się mnóstwo bardzo fajnych rzeczy. Bakterie mają swoje sekrety różnego typu białka, enzymy, rybosomy, ale nas interesuje w tym momencie genom. I w przypadku bakterii genom jest w cząsteczkach dwóch zasadniczych rodzajów. Po pierwsze mamy główny chromosom bakteryjny. On tam jest pozwijany na różne sposoby. To jest chromosom kolisty, czyli to tworzy jedną kolistą cząstkę DNA. I tam znajduje się większość, czasami wszystkie geny potrzebne bakterii do przeżycia. I to jest zasadniczy, pojedynczy chromosom bakteryjny. Ale bakterie, a także niektóre z rzadka eukarionty, niektóre archeany mają też dodatkowe cząstki materiału genetycznego, tak zwane plazmidy. I co to jest plazmid? Plazmid to jest taka mniejsza cząsteczka DNA, też kolista. One mogą występować w różnej liczbie kopii. Czasami to jest jeden, czasami ich jest nawet kilka tysięcy na jedną komórkę bakteryjną. I co się znajduje na takim plazmidzie? No, różne geny. Tam mamy zawsze początek, mamy miejsce, z którego jest odczyt i tam ewentualne kopiowanie i jakieś tam geny. Mamy gen 1, gen 2, gen 3, jakieś tam dodatkowe informacje, gen 4. Czasami to jest tylko kilka genów. One też są odczytywane. A na cóż są te geny, że tak powiem kolokwialnie? No na przykład na antybiotykooporność. Plazmidy w dodatku mają taką nieszczęśliwą, no nieszczęśliwą dla ludzi, szczęśliwą dla bakterii własność, że dwie bakterie potrafią zbliżyć się do siebie, otworzyć sobie taki mostek i wymienić się plazmidami. Taki plazmid zostaje rozmnożony, jego kopia trafia do sąsiada, tam już potem następuje jego namnażanie. No, z punktu widzenia medycznego to jest oczywiście dla nas katastrofa, dlatego że dwie sąsiednie bakterie, ba nawet należące do różnych gatunków, gdzieś tam kolonizujące moją jamę gębową czy jakieś inne miejsce, one potrafią wymienić się tego typu plazmidami, dzieląc się ze sobą
przepisami genetycznymi na antybiotykoodporność, czyli na jakieś cząsteczki, jakieś białka, które pozwalają im na przykład niszczyć antybiotyki, którymi ja właśnie mam zamiar je wytępić. Także plazmid z samej swojej natury jest takim ruchomym, mobilnym elementem genetycznym. No, nadaje się więc całkiem nieźle jako narzędzie biotechnologii, a w przypadku bardzo konkretnym, a mianowicie bakterii z rodzaju Agrobacterium, okazało się pod koniec lat 70., o czym wspominałem wcześniej, że taki oto plazmid posiada również taki, no, taki zestaw narzędzi pozwalających na wniknięcie do komórki roślinnej. I to jest, słuchajcie, prawdziwa bomba. No bo wyobraźcie sobie, że taki plazmid, no, normalnie on przeskakuje pomiędzy bakteriami, ale gdzieś tam w pobliżu znajduje się komórka roślinna. Tutaj zrobimy ścianę komórkową, tam mamy jądro, zrobimy tak porządnie, podwójną błonę jądrową. W środku znajdują się chromosomy bakteryjne, znaczy chromosomy roślinne, normalne chromosomy, takie jak nasze. No, normalny plazmid bakteryjny byłby, powiedzmy sobie, w środowisku komórki roślinnej niezbyt by sobie dobrze potrafił tam poradzić. Tymczasem Agrobacterium posiada takie specjalne, paskudne, złośliwe plazmidy, które posiadają kilka genów jakby ściśle pomagających im w przedostawaniu się do wnętrza jądra komórki roślinnej. Rośliny, znaczy bakterie z rodzaju Agrobacterium wklejają ten fragment swojego genomu, zamieszczony na jakimś plazmidzie, na przykład o taki fragmencik, wklejają go do genomu rośliny. A jak to są w stanie robić? Ano posiadają, dzisiaj to wiemy, wtedy tego jeszcze nie było wiadomo, ale posiadają tutaj geny właśnie służące do tego celu. A na przykład jakiś taki gen produkujący białko, które jeżeli zostaje tu wytworzone, to zostaje rozpoznane przez komórkę roślinną. Aha, lecimy do jądra. No słuchajcie, jądro komórki to nie jest takie, że tak powiem, miejsce, do którego łatwo się dostać. Tutaj mamy różnego rodzaju blokady, tutaj mamy takie cząsteczki, które rozpoznają wrogów. Nie jest łatwo się tam dostać do środka. A ta sprytna bakteria w swoim plazmidzie posiada geny zdolne do pokonywania tych przeszkód. I ostatecznie jest w stanie wklejać fragment swojego genomu do komórki bakteryjnej, czy do komórki roślinnej. No i cyk. I lądujemy w tym momencie na początku zasadniczej części tego artykułu. Mamy co? Z jednej strony mamy plazmid. Mamy plazmid, na którym znajduje się gen, który nas interesuje. To jest, tutaj mamy to, to jest ta toksyna, struktura tego genu. Mamy taki fragment, który odpowiada za toksyczność tego białka. BT, Bacillus toxin. Tutaj mamy taki fragmencik. On w tym wypadku, w tym plazmidzie został podczepiony pod gen kodujący cząsteczkę, białko dające odporność na antybiotyk kanamycynę. Tu mamy odporność na kanamycynę, czyli w przypadku tego konkretnego eksperymentu w plazmidzie, narysujmy sobie taki pyk, narysujmy sobie taki plazmidzik, hop, znajduje się nasz gen, który my tam specjalnie wkleiliśmy i to jest gen produkujący tę toksynę zabijającą owady. On jest podczepiony pod inny gen dający odporność na kanamycynę i one są razem produkowane. Można by się zastanowić, dlaczego, za chwilę Wam o tym opowiem. Tak czy inaczej warto zapamiętać, w tym wypadku, jeżeli ten plazmid, że tak powiem, będzie działał, to ta roślina otrzyma dwie rzeczy w pakiecie. Z jednej strony odporność na owady, będzie zabijać te owady, z drugiej strony będzie odporność na kanamycynę. To jest po prostu bardzo wygodne w badaniu, jak się okazuje. Za chwilę Wam to pokażę. No i nic. Wprowadzany jest ten plazmid do wnętrza komórki. W jaki sposób? No bardzo prostą metodą. Rośliny transgeniczne zostały uzyskane metodą opisaną w artykułach 14 i 16. Jak sobie przejedziemy tam na koniec do bibliografii, to zobaczcie, jakie to były świeżynki. Artykuł 14 jest taki świeżutki, że właściwie nie został jeszcze, został dopiero złożony do publikacji 16. Tu mamy artykuł z 85 roku, a ten powstał w 86. To były wtedy wówczas świeżynki. A jaka to była metoda? No genialna w swojej prostocie. Piękne, można by powiedzieć, kowbojskie lata inżynierii genetycznej. Więc mamy liść, jakiś sobie, powiedzmy sobie, taki liść. I co się z niego robi? Wycina się z niego normalnym, słuchajcie, dziurkaczem do papieru. Wycina się kółka, wycina się małe fragmenty liścia. I taki mały, kółkowaty fragment liścia umieszcza się w
roztworze zawierającym plazmidy. To się po prostu zanurza, ten mały kawałeczek liścia, i jak się okazuje, część tych plazmidów wnika do komórki i potem robi te swoje cuda, wklejając się do genomu gospodarza. Później badania pokazały, że w niektórych przypadkach nawet w 5 różnych miejscach udało się tym plazmidom wkleić się do genomu gospodarza. Tak czy inaczej, z tego małego kawałeczka liścia później odtwarzana jest roślina. Takie piękne, proste metody. Nurzamy to po prostu w szalce Petriego i liczymy na to, że coś tam się do środka dostanie. Czasami się nie dostawało, oczywiście czasami się dostawało. Oni potem wybierali te rośliny, w których się to udało. I jaki był tego skutek? Pozytywny. Można oczywiście by spojrzeć na wykres i za chwileczkę sobie zerkniemy na ten wykres, bo kochamy wykresy, ale żeby było weselej, spójrzmy na samą tę roślinę, bo to jest chyba najbardziej przekonujące. Tak wygląda roślina, tak wyglądają liście tytoniu atakowane przez zawisaka tytoniowego, a więc zrobiono kolonię eksperymentalną, hodowano te rośliny w szklarni, wypuszczono specjalnie na nie zawisaki, świeżo wyklute gąsienice. No i co się działo? No, sami widzicie, pozeżerane dziury, tutaj zostały same żyłki tak naprawdę, no poniszczone kompletnie rośliny. Tuż obok, w tej samej szklarni, słuchajcie, rośliny modyfikowane genetycznie, patrzcie, no praktycznie rzecz biorąc nietknięte. Jedyne dziurki pozostawione przez gąsienice to są te tutaj, o, tu, tu, tam kilka dziurek jeszcze zauważyłem. Dlaczego takie małe? No cóż. Taka gąsienica, która się pokusiła na kawałek liścia, po prostu, słuchajcie, umierała. Wyniki pokazane na tym wykresie, to już mamy przeliczone na śmiertelność. No cóż, dramatyczna. Śmiertelność od 0 do 100%. To są rośliny, które mają najmniejszą aktywność tych genów. Od 0 do 100, no praktycznie rzecz biorąc, te owady albo wcale nie umierały, czyli tu mamy 0%, albo czasami im się przydarzało. Natomiast w tej grupie roślin, u których wykryto największą aktywność, największy poziom tej toksyny, a to właśnie mierzono odpornością na kanamycynę, bardzo wygodnie, jak się okazuje, to w ten sposób mierzyć. Max, słuchajcie, u niektórych roślin 100%, czyli 100% larw, które wylądowały na liściu, umierały. Bomba i szał, pełna skuteczność. Cóż jeszcze dalej zbadali nasi dzielni belgijscy naukowcy? No, potwierdzili, że jest aktywność insektycydalna, czyli owadośmiertelna. Zbadano, że jeżeli się wypuści takie, że tak powiem, zwykłe, normalne larwy, to nie zostaną te roślinki zjedzone. Potwierdzono, że dochodzi do ekspresji genu, czyli rzeczywiście te geny trafiły z plazmidu do genomu rośliny. Następnie, no bardzo ważna rzecz, potwierdzono, że ta ochrona jest przekazywana kolejnym pokoleniom, czyli została wykonana taka dalsza część badania, zrobiono kolonię eksperymentalną, rośliny rosły normalnie, bo to też jest bardzo ważne, nie wyglądały inaczej, były nieodróżnialne pod względem morfologii, tempa wzrostu, czyli pod każdym względem normalne roślinki, a jednak produkujące dużą ilość tego białka. No i na końcu mamy discussion, podsumowanie tego wszystkiego, co zostało stwierdzone. Na końcu takie dwa niewinne zdania. Słuchajcie, takie jedno niewinne zdanie, a jakie potężne. Nasze eksperymenty pokazują, że wykonalne jest wytwarzanie roślin metodą inżynierii genetycznej, roślin, które same siebie bronią przeciwko owadom, które są czułe na tę toksynę. Przekaz genów różnego rodzaju uprawą może stanowić nową, bezpieczną środowiskowo metodę kontrolowania szkodników owadzich. Tak mało, a jednocześnie tak dużo. Dwa niewinne zdanka, a tak naprawdę to są te zdania w tym artykule, które tak naprawdę otworzyły dla świata możliwość genetycznego modyfikowania roślin. I to, o czym mówiłem wcześniej we wstępie, czyli to, że dzisiaj 15% światowych powierzchni upraw to są uprawy modyfikowane genetycznie, to spoczywa właśnie na plecach tego typu eksperymentów. I do dzisiaj odporność na szkodniki, na owady jest jednym z głównych zastosowań modyfikacji genetycznych roślin. W dodatku potwierdziło się to, co oni wtedy mogli tylko przypuszczać, a mianowicie to, że jest to bezpieczne środowiskowo
jeżeli jest to robione odpowiedzialnie, jeżeli jest to robione bardzo starannie, to jest to bezpieczne środowiskowo, a najważniejsza rzecz, której oni to przewidywali, a to dopiero dzisiaj zostało z pełną mocą potwierdzone, ilość pestycydów, insektycydów stosowanych w rolnictwie modyfikowanym genetycznie jest mniejsza niż w pozostałych przypadkach. No to jest zresztą dosyć logiczne, tak? Nie produkujemy tych związków gdzieś na zewnątrz, potem je rozpryskując po całym naszym obszarze, rozpryskując to z samolotu, tylko produkujemy je na miejscu, w liściu rośliny, która nie ma zostać pożarta przez owada. Proste i genialne. Dziękujemy, oni dziękują ludziom, za swoją, którzy ich zainspirowali. My dziękujemy naszej grupie Belgów, trochę ich zasłoniła tutaj nasza ilustracja. Jak to pokasujemy, to jeszcze raz tytuł, autorzy. No i to jest to. Ja się odmeldowuję z kolejnym fundamentalnym dla historii biotechnologii artykułem i do zobaczenia przy następnej okazji, bo tych kroków na drodze do dzisiejszej biotechnologii było oczywiście więcej. Dzięki za uwagę.